Cześć, z tej strony Paweł Proteś. Dzisiaj w krótkim filmie pokażę Ci, jak zarejestrować konto dla pakietu Host When Profits firmy GVO. Pakiet Host When Profits to niezbędne narzędzia internetowe do działalności biznesowej przez internet. Okres 7 dni na próbę wnosi 1 dolara. To jest około 3 zł, zależnie od aktualnego kursu dolara. Dalsza opłata co miesiąc wynosi prawie 10 dolarów, to jest około 30 zł. Jeśli chcesz używać tych narzędzi, a ja ich już używam do prowadzenia mojego bloga, możesz się zarejestrować pod adresem www.pawelprotas.pl/http/gvo-polska. Teraz przejdźmy do rejestracji. Najpierw podajesz swoje imię i adres mailowy. Podam tutaj przykładowo jakieś fikcyjne dane. I klikamy zacznij teraz. Podajemy nazwę użytkownika. Nazwa użytkownika to będzie ta nazwa, którą będziemy się logować do naszego konta, oraz ta nazwa będzie zapamiętana w programu partnerskiego, na którym polecaniu będziesz mógł zarabiać. Wpisujemy hasło, powtarzamy hasło i zacznij teraz. No, wpisujemy tutaj nazwisko i imię. Czyli nazwisko, ulica, miasto, województwo, kod pocztowy, kraj, Poland, czyli Polska, i numer telefonu. I teraz w drugiej części trzeba podać numer karty kredytowej. Jako że firma GVO jest to firma amerykańska i tam praktycznie wszystkie płatności przez internet odbywają się za pomocą karty kredytowej i to jest jedyna możliwość opłacenia konta. Kwota 1 dolara, jak i później prawie 10 dolarów co miesiąc będzie automatycznie pobierana z karty kredytowej. Jest jeszcze inna opcja. Niektóre banki posiadają wypukłe karty debetowe, których można użyć do płatności przez internet. Przykładowo takim bankiem jest mBank. Tylko że taka karta domyślnie ma limit 0 zł na płatności internetowe. Trzeba to po prostu na swoim koncie przez internet zwiększyć ten limit, aby można było skorzystać z takiej karty do opłacenia konta Host When Profits. Jeśli nie masz takiej karty, ani karty kredytowej, a może znasz kogoś, kto ma taką kartę, możesz się z nim umówić, aby na razie podać jego
dane karty i uregulować z nim rachunek, a później w późniejszym czasie założyć konto, wyrobić sobie kartę własną i zmienić numer karty. Jak zmienić numer, pokażę Ci w innym nagraniu. Przy numerze karty kredytowej, jeszcze jest kod karty kredytowej, taka końcówka trzech, która jest z trzech cyferek, która jest na odwrocie karty kredytowej. Ostatnie trzy cyfry trzeba właśnie w tym polu wpisać. Nazwa zgodna z danymi na karcie kredytowej, tutaj to jest, będzie Twoje imię, nazwisko, czyli nazwisko tej osoby, tej karty kredytowej, której pożyczysz, można powiedzieć, na ten okres czasu, data ważności. Karta kredytowa ma swoją datę ważności, jest wybita na przodzie, miesiąc, rok. No i metoda płatności to jest właśnie na karcie kredytowej pokazane, czy to jest Visa, Mastercard czy American Express. Gdy wypełnisz te wszystkie pola, klikniesz Prześlij zamówienie. Jeśli ta karta jest dopuszczalna do płatności przez internet i jest aktywna, zostanie przyjęta i Twoja płatność będzie już pobierana z tej właśnie karty. Natomiast jeśli ta karta nie jest aktywna albo nie można nią płacić przez internet, dostaniesz komunikat błędu. Jeśli po rejestracji pokaże Ci się pole, które będzie dawało jakąś promocję, na przykład opłacenia konta na odgórę na rok czasu, nie korzystaj z tego, ponieważ później i tak będziesz miał możliwość zwiększenia możliwości konta do wersji Titanium. Ale to już opowiem w innym nagraniu. Dziękuję za uwagę. Z tej strony mówił Paweł Protoś.